O, i mamy go. Dobra. Wuuu! Nie! Jared! Jezu, o Jezu, 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 co jest? Jakie plejsy! Siemanko, witam was od nowa w kolejnym odcineczku z tego samego siedzenia, z tego samego stanowiska i z tymi samymi osobami, kto by się spodziewał. Cześć Kuba! Witam serdecznie wszystkich, dzisiaj będziemy prezentowali wam ustawienia. Ustawienia, co które robią, co się dzieje, które moim zdaniem lepiej wyłączyć, które włączyć, żeby wam się po prostu lepiej grało. No, więc już wam tu, moi drodzy, pokazujemy. Tak jak chwila zamuły wpadła. Jakiego czempiona, Kasper, chciałbyś, bo też ci pewnie... O kurde, Olaf jest nawet, nie wiedziałem. Ja bym chciał czempiona... Może Xin? Ja bym chciał Twisted Fate'a, bo jest skomplikowany. Okej, okay, Twisted Fate'a. W ogóle globalne ulty to też jest bardzo ciekawe, bo jest fajne ustawienie na to, że jak, załóżmy, najedziesz w kierunku globalnym ultem typu Jinx ult, to ci rzeczywiście też rzuca ekran. To też okay, jest to jest też miłe, rzeczywiście. To jest też rzeczywiście miłe. No i dobra, mamy Twisted Fate'a, no i zobaczymy, jak to będzie. Dobra. Da-da-da-da-dam. Wchodzimy do gry. Tak, mamy fajną tutaj graficzkę. Tak, z tym Twisted Fate'em. No i zobaczmy, bo w sumie takich postaci tu Twisted Fate jestem bardzo ciekawy na telefonie, no bo to jednak nie są takie łatwe do opanowania postacie. O nie, to na pewno wydaje mi się, że jednak to jedno z trudniejszych chyba na telefonie. W ogóle postacie, gdzie raczej ludzie ich unikali, bo większość po prostu miała naprawdę słabe wyniki tym postaciami tak, bez treningu. To prawda. Dobra, to co, mamy tutaj Twisted Fate'a, możemy tutaj po prostu sobie jak na razie te karty gdzieś tam sobie wybierać, coś tam z nimi robić. Jak sam widzisz, mapa jest taka, nie powiedziałbym, że jest mniejsza, ale po prostu szybciej jakby bohaterowie chodzą pomiędzy wieżami, tak, prawda? Zdecydowanie. Ale wydaje mi się, że to szczerze to jest plus dla tej gry. Jest plus. Bo jest dynamiczna. A LoL jest, nie oszukujmy się, LoL jest dosyć taką, nie jest aż taką dynamiczną grą. No nie, nie. Jest taką, powiedziałbym, średnią. Dobra, tutaj chwilę się pobiję jeszcze z tym Garenem. O, ty Garenie. Dobra, patrz. A to jest bot. O. Bocie Garenie, uwaga. Oj, czy zrobi bota? Uwaga, Kuba kontra bot. Nie! Kuba kontra bot, nie. Dobra, nie, dobra, Kuba. spokojnie. Dobra, okay, bot stanął. Dobra, bot stanął. Jest nadzieja. Oj, co uwaga. To za ward? Uwaga, bot kontra Kuba, bot ucieka. Nie! Bot porobił, proszę państwa. Dobra, później Kasper, ty się z nim zmierzysz, ale tym razem musimy zobaczyć na ustawienia. Tak więc jest, ustawienia, patrzymy na ustawienia i co my tu mamy, właśnie tutaj jest jeszcze statystyki są wszystkie i tutaj mamy rzeczywiście wszystkie życie, atak, obrażenia magiczne, pancerz i pancerz magiczny, no. Okej, super sprawa. Super sprawa. Tutaj mamy wszystko obrażenia od ataku, wszystko tutaj te statystyki, których nie ma, bo rzeczywiście gdzie by mieli to dać. No tak. No i tutaj mamy jeszcze wszystkie umiejętności, co które robi, na którym levelu, jak się to ulepsza, więc też jest to fajnie napisane, co dokładnie co robi i jeszcze każdy level. Okej, okay, fajnie. Więc to jest fajne. No i tak, przechodzimy do ustawień. Mało ich jest, ale są dosyć fajne. Tylko czekaj, wyłączę miniony, żeby ten Garen nam tutaj nie bił. Bo on, zaraz się Garen dobije. Bo zaraz się gra skończy, Dobra, to tutaj usuń stwory. Czekaj, czy usunęło? Tak, usunęło. Chyba. Jesteś pewien? Tak. Dobra, Garen kręci już tutaj. Bączki, dobra. W takim razie tak, co my tutaj mamy? Czat w grze, wiadomo, nie ma co tłumaczyć. Tablice wyników na pół ekranu, bo jak damy na pełny ekran, to będzie coś takiego, czyli będzie na całym ekranie. Wydaje mi się, że na pół jest lepsze, bo właściwie tak, to samo przedstawia. Więcej, masz większą kontrolę nad grą. Jasne, pewnie, że tak. To jest właśnie spoko. No i tak, lecimy sobie tutaj gdzieś tam dalej. Ja daję akurat na pół ekranie. Drganie ekranu to jest na przykład, wiesz, tutaj są takie fajne jakby efekty animacji zrobione, że na przykład jak Braum wali ulta, to ci ekran tak podskakuje, tak drga. Okay. Więc to też jest spoko, ale wiadomo, że już tam później to może czasami przeszkodzić, nie? Bo dzieci się oddali. Zgaduję, że tak na takim typowym dla zabawy graniu to jest po prostu fajne ustawienie, że jak chcesz coś więcej osiągnąć, to już raczej wyłączasz. Tak samo jak masz, wiesz, Windowsa 10, jak ci aż tak nie zależy na jakiejś super performance, to po prostu włączasz sobie fajniejsze ikonki i tak dalej. No ale to wiesz, taki bajerek właściwie. Dobra, jasność mapy, tutaj możemy sobie modyfikować tą naszą jasność mapy, na przykład w tym momencie, czekaj, pokażę ci, tutaj jest tak ciemno, no to wiesz, no to bez sensu tak grać. No nie, to rzeczywiście jaśniejsza, lepiej, lepsza widoczność tak. jest. Tak, tutaj masz jasność mgły wojny, czyli tam, gdzie po prostu ty jakby nie widzisz, to jak masz to jasne. Ja mam to tak ustawione, bo tak jest, wydaje mi się, spoko, żeby się odróżniało. Tak, to akurat jest dobre. Tak, i co my tutaj mamy? Mamy obrys, obrys postaci, to jest rzeczywiście trochę na bardziej wymagające telefony, ale sam zobacz, jak wygląda Twisted Fate z obrysem postaci, całkiem spoko, a jak będzie wyglądał bez, moim zdaniem beznadziejnie, nawet nie wiem, czy takie
No tak gorzej, według mnie. Czyli po prostu pusty jest jakby. Pusty. A jak weźmiemy obrys, no to, no to już jest... Nabiera przecież, kształtów jakby. Tak, jest dosyć, jest to dużo ładniejsze. Więc obrys to są na razie bajery, 60 klatek, no 60 klatek to bajera nie jest. No nie, bo jednak płynność się przydaje. Tak, tak, dokładnie. No ale teraz przechodzimy już do tych poważniejszych ustawień, czyli ustawienia samej gry. W środku gry... Okej. Mamy tak, blokada portretu, nawet możemy tutaj kliknąć, to są właśnie te portrety, na które się klika, żeby cię automatycznie namierzało. Czyli jeżeli ty jakby chcesz uderzyć, w środku teamfightu jest 5 typa i ty chcesz uderzyć jednego z nich, no to wybierasz sobie tak, jak to tłumaczyłem ci w poprzednim odcinku, który był. Czyli przykład chcę tu Ashken, to klikam Ashken tak. I walę Vaidikery. Ale dobre. Jeżeli czujesz się tak na tyle pewnie, że we wszystko trafisz, no to sobie to... To losowo po prostu strzelamy co tak. Ten, co fabryka. Więc no, ja ogólnie tego nie polecam tutaj wyłączyć. Wymuś podążanie po ataku i to jest dosyć ciekawe, ja ci to pokażę, muszę ci pokazać to po tym. Właściwie to taki też bajer, za dużo nie zmienia. Pokażę ci na przykładzie Garena. Chodzi o to, że jak ty sobie gdzieś tam nacelowałeś, to po prostu celowałeś, nic się nie działo wtedy, tak? A tutaj, nie dość, że celujesz, to przez chwilę twoja postać robi podąża. Krok. Robi okay, krok do tego. Czyli jakby puściłbyś joystick, to ona by za nim leciała, nie? Patrz, na przykład weźmiemy na... będę szedł w innym kierunku i dam na Garena. No to widzisz? Tak skręciło, patrz. Cyk. O. Okej, okay, leci. Sam on chce po prostu bić sam. O, nawet dam ci, tylko idź w innym kierunku i spróbuj na coś nacelować po prostu. Okej, okay, powiedzmy, że idę w dół. O, tak, widzę, rzeczywiście, tak sama ta postać idzie, rzeczywiście. Tak, tak. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale patrzcie, cały czas trzymam drążek do góry, nakierowuję i postać sama chce iść po prostu na tego warda. Okej, okay, komentarze. No i, zobacz nawet na Garena i rzeczywiście ona tak jakby troszeczkę, chwilę taki krok robi, tak? I właśnie o to chodzi. Właśnie taki, tak. Okej, tak, już nawet patrzcie, nic nie, tak powiem, jest ręka joysticka, podejdę bliżej. Tak, i automatycznie. I on automatycznie tak. Idzie, jak tylko nakieruje. Czyli rzeczywiście to jakby namierza bardziej od chodzenia. To jest ważniejsze od chodzenia w tym momencie. No dobra, to mamy jedno tam ustawienie nasze. Czekaj, daj, idź tutaj Twisted Fate. Zaraz jak Garen wyjedzie, to będzie znowu Kerry. Tak, tutaj mamy to i... To było to, czyli wymuś podążania. Ja tego nie używam, bo po co mam gdzieś tam schodzić, tak? Tak, tak. Champion. Priorytet namierzania, tutaj sobie ustawiasz automatycznie atakowanie, to jest czasami przydatne. Czy ktoś ma niski poziom zdrowia procentowy, czyli jak na przykład Garen będzie miał 20%, czy ktoś ma niski poziom zdrowia całkowity, tak? Więc to też jest całkiem spoko. Ja mam na procentowy, bo wydaje mi się, że na razie to będzie spoczko. Doskok w kierunku ruchu to jest takie ustawienie, które mówi nam o tym, że jak na przykład gramy Tryndamerem, no to on, jak na przykład grałeś Tryndamerem i leciałeś w tym i włączyłeś, w tą stronę sobie gdzieś idziesz i włączyłeś automatyczne, czyli nie namierzałeś, tylko po prostu kliknąłeś w umiejętność tą E, czyli te przemieszczanie się jego. No to on ci szedł, on ci to przemieszczanie użył w kierunku, w którym ty po prostu szedłeś. Czyli tak, jak tak. Idziesz tu, kliknąłeś tylko, no to on ci poleciał w tą stronę. A jak to wyłączysz, no to on ci będzie automatycznie leciał w wrogich bohaterów. Czyli ja uważam, że to jest lepsze, ponieważ jeżeli ja bym chciał uciekać, to bym sobie przeciągnął. No po prostu. Tak, tak. A jeżeli chcę jakby zaatakować, to odruchowo. W trakcie bitwy tak szybciej to zrobić, to wydaje mi się, że to będzie lepsze. Więc okay. Ja sobie to akurat wyłączyłem, nawet tutaj gdzieś jest ten Tryndamer pokazany. Priorytet namierz... a nie, to jest to. Czyli patrz, czyli jak masz włączone, leci... Okej, okay, rzeczywiście fajne. Więc to też jest takie do walki dobre, tak? Typ drążka ruchu to jest moim zdaniem... W Brawl Stars było tak, w Brawl Stars było jak dałeś domyślne, to ten drążek jakby, jak gdzieś go tutaj dałeś, to on za tobą podążał, widzisz? Patrz, on zmienia pozycję, jak ty masz tutaj rękę, to on, ten drążek jest tu, jak ty masz tu, tak, tak. On się tak jakby zmienia, movement robi. A moim zdaniem, lepiej jak on by się nie zmieniał, czyli on po prostu, żeby był cały czas... Statyczny, zablokowany. Statyczny, tak, bo wtedy jak robię gdzieś tutaj ruch, to mi idzie tu, tak? Jak robię gdzieś tutaj ruch, to ja wtedy wiem, co się dzieje. A jak ja go tutaj klikam... Tak, to sam sobie ekran zasłaniasz. To sobie nie dość, że ekran zasłaniam, no, to było w Brawl Stars, wydaje mi się uciążliwe na przykład. To było w Brawl Stars, tutaj można sobie to ustawić, więc jest spoko. Kolejna, o, czułość przycisków. Ja ogólnie, czułość przycisków celowania. Czyli wiesz, jak ruszysz mocniej, no to chyba wiesz, o co chodzi akurat. Tak, tak, to nie? Po prostu bardziej przyspiesza. Tak, czyli jak masz większy taki ruch, musisz zrobić mniejszy ruch, żeby twój spell pokonał większy dystans. Tak, wiesz, tak. O co chodzi, nie? I ja to mam na najniższym, żeby była większa precyzja po prostu. Tak jest. I tak jest dosyć szybko. Czułość przesuwania kamery też mam na najniższym, pokażę ci, jak na przykład na najwyższym to działa. Oj, to musi być... Ojej, nie, przestań, to boli. Odtąd. To boli, no to boli, nie, to nie ma sensu. To serio nie ma sensu, dlatego ja sobie to ustawiam też czułość na najniższym akurat, no bo wtedy sobie przesuwam po prostu tako. Serio, to jest po prostu normalnie, jak zwykle. To jest po prostu normalnie, tak. Co my tu mamy? Czułość przesuwania, przewijanie przy celowaniu. To jest
Właśnie, to jest to, czego ja troszeczkę nie ogarniam. Że przewija się jakby kamera dalej, celujesz. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Tylko właśnie, no, to możemy przeczytać. Jak możesz, to Kacper przeczytaj, wiesz? Na włączonym i na wyłączonym. Dobra, tryb włączony. Celowanie umiejętnościami lub atakami wykraczającymi poza zasięg twojego ekranu albo sięgającymi jego krawędzi automatycznie przemieści kamerę w stronę, w którą przesuwasz palcem. No, czyli mi się wydaje, że to, że jak po prostu przesunę kamerę za ekran, to ekran będzie szedł za mną jeszcze dalej. Też mi się tak wydaje. Więc to jest ogólnie, to jest całkiem spoko, tak? Mamy tutaj też jeszcze coś takiego, nawet, opatrz. To jest właśnie chyba to. To jest właśnie tak, to. Tak. Zobacz, przesuwa. Okay. Więc żeby tak ulepić ci było widać. To jest ogólnie spoko umiejętność, opcja i wydaje mi się, że to jest jak najbardziej spoko. Częściowo zablokowana, a nie, mini kamera przy umiejętnościach. O, to jest bardzo ciekawe, jak puszczasz na daleki dystans na przykład. Chyba widziałem to tak. Gdzieś. To na górze ekranu masz taki mały ekranik, który pokazuje ci, gdzie ta bomba leci. Na przykład tu jest pokazane. Jak Ziggs puspuszcza. Nie wiem, co to jest, chyba Ziggs, jak puszcza, a nie, Twisted Fate, jak się teleportuje, to te miejsce ci pokazuje, nie? Okay, to też jest spoczko, tak? I to możesz sobie wyłączyć. Ja to mam wyłączone, bo chyba nie będę grał takimi czempionami, ale no ale tak. To też każdy jak to uważa, prawda? Kamera, to jest w ogóle nieistotne, bo jak się kamera przesuwa po śmierci, no to w ogóle nieistotne, w ogóle nieistotne. Co my tutaj mamy? Automatycznie obieranie drogi na mapie, czyli po prostu jak klikniesz na minimapę, to ci tam idzie. Okej, okay, też fajna. To jest fajne, bo wtedy masz chwilę jakby wolnego, możesz pomyśleć i tak dalej. Zalecane awanse, czyli samodzielnie ci dodaje skille. To wydaje mi się, że no, nie za bardzo. Nie chciał, tego zdecydowanie nie. Tak. Znaczy nie, przepraszam, to są zalecane awanse. A, tylko proponuję. Proponuję, co jest najlepsze według tego systemu, a tu masz automatyczny awans. Okej, okay, no czyli to ja nie, mam, tego żeby zalecało, ale jakby nie robiło mi to automatycznie. Tak. Powiększanie sygnałów to jest tylko po prostu to, że pingi są większe, czy tam mniejsze i tak dalej, więc to też jakieś tam niezbyt istotne. No i tutaj mamy właściwie wszystkie ustawienia z tego, więc nie jest ich za dużo. Ale tu mamy na przykład niestandardowy układ przycisków, więc jeżeli komuś by się nieźle grało, to na przykład sobie W może dać tu, E może dać tu, tak? Zonie może sobie dać tu. Taki bajer i mi się wydaje, że i tak większość osób będzie grał standardowo. Tak, to raczej nie ma sensu kombinować. Więc po prostu resetujesz to i masz tak, jak miałeś. Okej. Okay. Ale jeżeli coś by ci się nie spodobało, wolisz mieć to, nie wiem, tutaj. No, to już chyba dla wariatów. Ale fajnie, że to taka opcja jest, tak? Tak, no jak ktoś jest leworęczny na przykład. No właśnie, na przykład. Wszystko można do siebie. Właśnie, więc to jest jak najbardziej spoko. No i co my tutaj jeszcze mamy? Wydaje mi się, że kolejna umiejętność... umiejętność, co ja gadam za bzdury. Tutaj mamy z tych rzeczy i tu są już wszystkie. Tutaj mamy dźwięk, to już jest czat głosowy, bo tutaj jest jeszcze czat głosowy. On chyba nie jest włączony, ale masz normalnie, automatycznie się łączysz z twoimi graczami. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Też jestem ciekawy, jak to wyjdzie. No i mam... O, chciałeś ulta użyć. A wiesz co, włączę minionem, to z Garenem się jeszcze pobijesz, bo widzę, że masz ochotę. Oj, a tu musisz jakieś temy kupić. To możesz się wrócić, czekaj. Bo tu Garen ma przewagę 1000 zł. Tak. Usuń stwory, to nie, już nie usuwamy. Dobra, to możesz się wrócić, akurat się stworki pojawią, więc... Okay. A, i tutaj cofasz chyba 5 sekund. Tak, właśnie widzę szybciej, super. Różdżka wieków, no to chyba z Moralicza robimy. O nie, i kupiłem różdżkę, dobra, trudno. Tak, bo różdżka jest niepotrzebna, bo ona się tam skaluje z levelem. Ona ci dodaje tam żyćko. O, okay. Co ty już użyłeś ulta? Nie, no właśnie chciałem z ciekawości. To tutaj przyciągnij tu na X-a. Okej, okay, właśnie chciałem na Garena użyć tego ulta. To spróbuj. Ale... Czy nie? To może, nie wiem, jak chcesz. No to i tak użyjesz za chwilę. No, w sumie tak. Dobra, panie Garenie! Okej. Okay. Ale pancerny! Garen, czemu ty jesteś takim klockiem? Dobrze, ale go kosisz tam, widzę. Tak, Garen jest koszony. No nie, zapomniałem. Musisz kartę wybrać. Ale mnie miniony koszą same. No, Twisted to już jest wyższa bajka. Panie Garenie. Nie będę co to robiło nawet. Oj! To, że tam co piąty atak miałeś taki większy cios. O, i mamy go. Dobra. Wow! Garen, jest! O Jezu, co jest? Jakie playsy! Jo, chłop gra! Pierwszy raz gra i już takie playsy robi. Okej, okay, granie, naprawdę długie granie w mobilniaczki się widzę przydaje nawet oj, w takim tak. Czymś. Ty zresztą byłeś jeden chyba z lepszych graczy w Brawl Stars w ogóle. No w pewnym momencie się tam zdarzyło. A w Clash Royale na pewno. Tak, Clash Royale na pewno. Jak teraz tego użyć? Okej, okay, i chyba... Okej, okay, i tutaj, chcę tu. Ale to przyciągasz chyba tym. Patrz, jakie dym. Dobra, idziemy na topa. Dobra, nie ale mam. Ale to do opanowania, ale fajnie tak, zrobione. Tak, fajnie, ale mega szybko, to tylko przyciągnę i tak. Pch, nie mam, no. Nie?
Rzeczywiście to jest mega szybkie. Okej, okay, ciekawe, ciekawe, mega ciekawe. Kurde, podjarałem się tą gierką. Podoba ci się? Mhm, no, fajne, jest fajne. Ale wyobraź sobie, jak sobie we dwójkę będziemy grali. Mhm, to będzie w ogóle zarąbiste. Serio, to będzie zarąbiste. Na przerwie, w drodze do pracy, no, cokolwiek, odpalamy gierkę i lecimy. Tak, bo ta gra też, tak, no trzeba przyznać, że ona nie jest jakaś super wymagająca, ona jest po prostu fajna. Patrz, ucieka przede mną, boisz się mnie, co? Boisz, wiesz, widzę, że boisz. O ty kurde, ale on bije, kurde, co jest? Skubaniec, skubaniec, nie! Co za, co chłop robi z tym Garenem? Co chłop robi? No niestety, Kuba, ten twój master w LoLu to chyba tak za bardzo się nie przydaje w tym mobilnym. Oj, w ogóle się nie przydaje. Oj, w ogóle się nie przydaje. Wolałbym mieć, kurde, mastera w Brawl Starcie. Dobra, moi drodzy, to co, chyba kończymy, bo myślę, to... Myślę, tak, bo... nie ma sensu ciągnąć. Dokładnie, bo odcinek miał być o narzędziach, a my tutaj już drugi raz Garena tak, zabijamy. Tak, nie możemy się powstrzymać. Tak, już tutaj drugiego Garena zabijamy. No i co, Kacper, co w ogóle o tym sądzisz? Wypowiedz się i chyba będziemy kończyli ten odcineczek. Ogólnie gierka wydaje się naprawdę przyjemna, sterowanie mnie zaskoczyło, no bo tak, nagraliśmy pierwszy odcinek, gdzie w ogóle spróbowałem zagrać i od razu wszystko łapałem, wszystko celowałem. Teraz po wyjaśnieniu wszystkich opcji to już... Przecież ty nawet po pierwsze w ogóle się tym nie interesowałeś, czy tam praktycznie jeden, dwa filmiki obejrzałeś, ale... Nawet nie obejrzałem filmów. Aha. Nie obejrzałem nawet jednego filmu z White Rifta. Aha. To jest moje totalnie pierwsze podejście, pierwsza styczność. A gra lepiej ode mnie. A gra lepiej ode mnie. No to zobaczcie, jak to fajnie musi być sterowanie i to wszystkie, że gracz, który sobie pierwszy raz gra, oczywiście grałeś w LoLa, tak? I tak, to tak. Sporo całkiem, ale no... To jednak jest w sumie inna gra. No jest inna gra, zdecydowanie jest inna gra. To jest mobilniak, kurde, to jest mobilniak. A gra się naprawdę jakbyś był na kompie. Tak, jest mega przyjemne sterowanie. Grafika bardzo ładna, gameplay też się wydaje super dynamiczny i przyjemny. Zobaczymy jeszcze raz, jak rozwiążą to, że na przykład ktoś będzie intował czy coś, żeby no, specjalnie umierał. To bo wiesz co, teraz intują, bo ci co tak. Dostali specjalny dostęp, to oni na pewno nie będą tak się zachowywali. Tak, jak to na przykład trolle wpłyną na takie gry. Ale to wydaje mi się, że nie ma co teraz sobie gdybać, tylko za dwa dni tak naprawdę sami zobaczymy, jak każdy będzie w to grał, także... A powiem ci, że na przykład już cała gra oficjalnie, że nie beta, bo teraz dopiero wyjdzie tam dostęp beta, to wychodzi już w nowym roku, czyli w styczniu. Super. Więc już w styczniu będziemy mogli grać normalną, fajną gierkę. Ja tak trzech myślę, że zbyt wiele błędów tutaj nie będzie, nie, to już wygląda ona jest dopracowana, ona jest dopracowana. Ładnie. No. No i dobra, moi drodzy, to było na tyle. Czy chcesz coś jeszcze, Kacper, dodać? Chyba nie, myślę, że tak naprawdę więcej dodamy, już będziemy razem grać. Nie wiem tak naprawdę, ale, co bym tu dodać. Ale mógłbyś dodać na przykład historię tego koca. A, no to historia jest taka, że jest aktualnie 3 w nocy. Tak. Nasze współlokatorki śpią sobie grzecznie w łóżeczkach, a my sobie nagrywamy White Rift, tak to przystało na prawdziwych mężczyzn. I żeby ich nie budzić, bo drzwi są po prostu przesuwane, to nie są nawet zamykane drzwi. Tak, więc mało mają izolację dźwięku. Tak, takie piękne koce przyczepiliśmy z jednej, z drugiej strony tych drzwi, jeszcze na taśmę klejącą, rozumiecie? Na taśmę klejącą do szafki. Także te koce to jest nasz wynalazek. My tu jesteśmy po prostu inżynierami, że tak to nazwę. My już studiów nie musimy kończyć. Tak, ja wam ogólnie mogę nawet wstawić jeszcze tutaj zdjęcie nawet do tego filmiku, więc sami zobaczycie, jak to wygląda czadersko. No myślę, że to wygląda trochę okropnie, ale przy trochę okazji tak. Czadersko. Trochę tak. No dobra, to co, Kacper, żegnamy się. Mam nadzieję, że wam się podobał taki filmik. Jeżeli chcecie więcej filmów z Kacperem, to oczywiście wbijajcie na jego kanał. Ale to wiadomo, nawet nie będę mówił, tak? No to jest... Każdy to wie, to czysta oczywiście. Oczywiście, pierwszy link w opisie i wbijajcie. No i co? Ja się z wami żegnam. Ja żegnam również. Kacpra. I widzimy się w kolejnych odcinkach z White Rifta. Siemanko.